Dzień dobry Państwu, kwadrans po godzinie 13. Swego czasu w reality show, a dzisiaj u nas w antyradiu ten, który żyje w zgodzie z ptakami, a muchy ponoć łapie w locie. Sebastian Riedel, dzień dobry, witamy. Witam. Wiesz co, Sebastian, ja mam taką prośbę, może do tego drugiego mikrofonu będzie lepiej, bo to jak nas tak... O, spróbuj teraz. Dobra. Widzisz, teraz to jest klasa. Tak z perspektywy czasu to reality show to był dobry ruch? Coś się zmieniło? Po tym pamiętasz, bo to było dawno, dawno temu w tym programie. To dość dawno, dawno temu. Pamiętasz jeszcze? Znaczy, no, coś tam jeszcze pamiętam, no. A mówiąc branżowo, zażarło? Znaczy, coś się wydarzyło. Wydarzyło się na pewno tyle, że więcej ludzi poznało naszą twórczość i chętniej jakby dzwonili. Więcej ludzi zaczęło dzwonić i te koncerty jakby pojawiały się częściej na naszej stronie. A tak z perspektywy czasu wszedłbyś do tej samej rzeki raz jeszcze, gdybyś otrzymał dzisiaj taką propozycję? Ale musiałbym chyba zmienić coś w stylu tego programu. A pytam dlatego, bo ponoć bycie niezależnym artystą rzadko wiąże się ze sławą i bogactwem, a częściej jest chyba ciężką pracą w trudnych warunkach, za niewielkie pieniądze, to prawda też? Jak najbardziej, to jest prawda właśnie. Czasem już mam dość tego. A nie masz tego też dość, że Cree w świadomości dużej części fanów polskiego bluesa i rocka wciąż funkcjonuje jako zespół młodego Riedla? Czy ja wiem, no to już zdążyłem się przyzwyczaić do tego. A może to jest tak, że zaczął się jakiś nowy etap już i tego nie ma, albo to już jest gdzieś tak wyplewione? No coś w tym jest, no teraz już jakby mniej, no ludzie jakby już tak... Już znudziło im się to pytanie i to twierdzenie. No właśnie, bo to jest takie zwykłe pierniczenie, bo przecież Cree to grupa ze znacznym już doświadczeniem, 15 lat ponad. Dokładnie. 17, no powiedziałem ponad, tak? Tak. No to prawie 17, to prawie ten. I teraz tak sobie myślę nad jednym pytaniem. Czy w tej twojej 17-letniej działalności były jakieś etapy poza zmianami składu, które miały miejsce i były one dla ciebie i dla całego Cree bardzo takie ważne? Wiesz, bo są takie momenty, takie wydarzenia, które coś tam zamykają, dają też szansę na to, żeby otworzyć nową, czystą, białą kartkę, kartkę papieru, tak? Do ponownego zapisania. Myślę, że poza tym, no to czas, no jakby czas robi swoje i człowiek dorasta, no zaczynałem jako małolat i wtedy zupełnie inaczej do tego wszystkiego podchodziłem. Dzisiaj już trochę lat minęło i jakby te dźwięki są już trochę inaczej, płyną, inne czerpanie nastąpiło. Mm-hmm. Sebastian Riedel się zmienił przez ten czas? Bardzo? Ja myślę, że trochę się zmieniłem jakby. Na lepsze czy na gorsze? Nie, no na lepsze, wiadomo, że na lepsze. No. Kto tak mówi? Dobra, przynieśliście ze sobą materiał. Tak się zastanawiam, czy przytrzymać Państwa teraz nowy materiał. Tak. Oczywiście niekompletny. I zastanawiam się, czy nie przytrzymać Drani przy radioodbiorniku i zaprezentować jego część dopiero za chwilę. Decyzja należy do Ciebie. Jak uważasz? Nie no, poczekaj. Ty jesteś gospodarzem pierwszego dnia, a ja niby gospodarzem tutaj. Natomiast prawo daje Tobie dzisiaj takie, że to Ty teraz mówisz jak. Teraz czy za chwilę? No szybka decyzja. No myślę, że chyba teraz. No. Jednak, dobrze. No ale zanim zagramy, no to trzeba byłoby opowiedzieć o tym materiale. Tak, no to jest całkiem świeży materiał. Dzisiaj jakby jest premiera u ciebie. Bo powiedzmy tego wprost, nigdzie tego jeszcze nie wcześniej nie było. Nie było i na razie nie będzie nigdzie. Mhm. No także zapraszam do słuchania. Dobra, no to poczekaj. Zapowiedz proszę nagranie. Nagranie pod tytułem Diabli nadali. Dobre. Premierowo w antyradiu Diabli nadali. Zespół Cree. Dobre. Postarali się. To teraz możesz tak szczerze, z ręką na sercu opowiedzieć o tych wszystkich wyuzdanych rock'n'rollowych, mocnych imprezach, które towarzyszyły tworzeniu materiału. Prosimy bardzo. No co tworzyło? No przede wszystkim bardzo miła atmosfera. No nie no, chyba że masz zakaz sądowy mówienia o tym, no to ja to zrozumiem. Nie no, daliśmy z siebie wszystko to, co zawsze dajemy i
Szkoda, że tak krótko to trwało, bo de facto chyba 2 dni tylko. Aha. Ale czekamy dalej, no czekamy dalej, chcemy dalej nagrywać i w tym roku już wydać cały materiał. Mhm. W tym roku, czyli macie jeszcze trochę czasu. Mamy jeszcze troszkę czasu. Ale lato? Nie, no myślę, że latem nie zdążycie. Nie, latem nie. Wiesz, wydać dzisiaj płytę to jest jedno, zrobić dobrą promocję i zadymę wokół tej płyty to jest chyba najważniejsze, bo dzisiaj każdy wydaje płyty, każdy wydać płytę może, nie? No dlatego właśnie, wydać każdy może, czasem lepiej, czasem gorzej. Tylko chodzi o to, żeby też ludzie się o tym dowiedzieli. Tak, dlatego teraz przynieśliśmy dzisiaj więcej też te, jakby na zachętę. Aha. Parę numerów i myślę, że do grudnia się to jakoś rozdmucha i wtedy już całość się sprawdzałeś, ukaże. Nie ma tego w internecie jeszcze nigdzie? Nie ma. Nie ma, a dzisiaj, wiesz, to była, jak to była premiera, a tam czytałem na waszym forum, że są ludzie, którzy czekają, wiesz, nagrywają. Nie wiem, no niech słuchają, no w oryginale na pewno będzie całkiem. Mhm. Możemy zaprezentować jeszcze coś z tego nowego materiału, czy wolałbyś dzisiaj już nie? Nie, jak najbardziej, właśnie niech słuchają. No to niech słuchają, ale dopiero za chwilę. Teraz krótka przerwa, no i potem Sebastian Lidl zespołu Kri razem z nami. Macie jeszcze trochę czasu? Jeszcze chwilę. O, jest. Jestem zaszczycony. Przypominam Państwu, że naszym gościem jest Sebastian Lidl. Dzień dobry raz jeszcze. Nie musisz odpowiadać. Ja Ciebie tak witam i Państwa dołączonych, bo też ktoś tutaj pisze. A za nami singiel Diabli Nadali. W sensie pierwsze nagranie. Wkrótce kolejne. Macie tytuł już dla płyty, której jeszcze nie ma? Na razie macie trzy utwory, czy więcej? Więcej. Takiego pewnego materiału, ale to jest taki pewny materiał na tę nową płytę? Tak, tak. Na razie mamy 4, chociaż w przygotowaniu już jest ich około 12. Aha. W sensie na gotowo 4 nagrane. A powiedz mi, Sebastian, wy jako zespół Kri harujecie, czy nie? Czy się bardziej opieprzacie? Bo tak, w 98 płyta Kri, w 2002 Zatych, 2004 parę lat, 2007 Tacy Sami, no i jeszcze płyta, wydawnictwo DVD, CD, czyli 15 lat Kri. Długo się zastanawiamy. Mhm. Można tak powiedzieć. A w tak zwanym międzyczasie co robicie? No nie mów, że cały czas pracujecie nad płytą. Bo to wątroba nie jest w stanie wytrzymać. Nie, gramy. Głównie gramy. No właśnie, jeśli wymyślamy płytę, to wyjeżdżamy gdzieś wszyscy w góry, zamykamy się na tydzień. Mhm. A jakie okoliczności towarzyszyły temu nagraniu, które zaprezentujemy Państwu za chwilę, czyli Cały nasz świat? To robiliśmy bez wyjazdu, zrobiliśmy to na miejscu. Poczekaj, a z tym pierwszym, Diabli Nadali? Diabli Nadali? To też graliśmy. To akurat, tak brzydko powiem, wymyśliłem, jak szedłem lać do kibla i zanudziłem tą melodię. I jak ci zapachniało uryną. No dobrze. Nie, na próbie to potem zrobiliśmy i tak wyszło. No dobrze. To takoż poprosimy o zapowiedź kolejną, czyli nagranie Cały nasz świat, tak? Tak? Jakoś tak premierowo też dzisiaj w Sejsmologii w Antradiu. Tego wcześniej jeszcze nigdzie nie było. Chociaż nie wiem, czy ja tego nie widziałem w internecie gdzieś już. Takie na YouTubie, mogło być, bo gramy ten koncert na koncertach. No właśnie, ten utwór. No dobrze. No to prosimy bardzo. Cały nasz świat. Mam nadzieję, że to jest to. Premierowo tylko i wyłącznie w Antyradio, tylko i wyłącznie w Sejsmologii zespół Kri. Cały nasz świat to już jest drugie nagranie z płyty, której jeszcze nie ma. Z płyty, która nie ma jeszcze tytułu. Na razie album nieznany, tak? Tak, na razie album nieznany. Ale zaprezentujemy Państwu jeszcze nagranie numer 3, ale to dopiero za chwilę. Wkrótce festiwal imienia Ryśka Ridla. Zespół Kri, jak wiadomo, jest gospodarzem pierwszego dnia festiwalu. Jaką rolę pełni gospodarz, powiedz mi, bo ja nigdy nie wiedziałem. To znaczy, tak się zastanawiałem, a taką prawdziwą rolę? Taką prawdziwą rolę, no, zamyka festiwal w tym dniu. No dobrze, no ale ty wiesz, to akurat wiemy, ale taką, to wiesz, prawdziwą. No. Znaczy, no witamy wszystkich chlebem i solą oczywiście. No. Nosimy napoje.
patrzymy, śmiało, śmiało. Sprawdzamy, żeby wszyscy wszystko dobrze mieli. I goszczą się, goszczą się? Tak, i goszczą się. Goszczą się, dobrze. A potem już człowiek jak wchodzi na scenę, tak wieczorową porą, to może być trochę przeżarty, nie? Zdarza się, czy nie? To zależy, kto. Dobrze. Masz jakieś takie marzenie związane z festiwalem imienia twojego ojca? Takie jedno marzenie, takie konkretne, wiesz. Marzeń mam pełno. No ale poczekaj, takie jedno konkretne związane z festiwalem. No właśnie, żeby wrócił do Tychów. A. To jest takie jedno z marzeń. No i co? No wiesz, ja nie zasnąłem, tylko tak pomyślałem. Taki suspens wprowadziłem specjalny. No dobrze, tak a propos Adaś Antosiewicz, który nie mógł się dzisiaj tutaj pojawić, prosił, żeby Państwu przekazać. I chciałbym, żeby Sebastian to potwierdził, że 15 czerwca upływa termin nadsyłania zgłoszeń. Tak. Do konkursu. Tak. Wszyscy czekają na właśnie zgłoszenia młodych zespołów. Macie czas do 15. Mówię cały czas. Dobra. Nie, bo musiałem ustawić jeszcze nagranie, a jak wiesz, mamy nisko tutaj odtwarzacz. Trzeba się trochę wypiąć. Przypominam Państwu, że 49 dni, 22 godziny i 16 minut będę skrupulatny, pozostało do 13 festiwalu Ku Przestrodze. Piosenka numer 3, którą dzisiaj Państwu premierowo zaprezentujemy, to jest piosenka o tytule Uśmiech losu, która powstała w okolicznościach przyrody, okolicznościach przyrody. A było to tak. No grajmy. Widzisz? Możesz jeszcze mówić, poczekaj. Wiesz, że ja nie lubię. Ja wiem. Sebastian woli grać niż mówić. Poczekaj, ja już gram. Tak przy okazji prosimy nie nagrywać i nie kopiować. Musimy kończyć te pogaduchy, troszeczkę takie prywatne. Dobra, jesteśmy. Premierowo, proszę Państwa, nagranie numer 3 o tytule... Uśmiech losu. Właśnie, uśmiech losu. Może się uśmiechnie w końcu. No i będziecie bogaci, dopiero wtedy będziecie mieć wszystko i wszystko i wszystko, wszystkich w dupie. Oj tam. Wiemy, jak jest kasa, niestety ludziom w głowach przewraca. Mniej lub bardziej, ale tak się dzieje. Dobra. Gospodarz pierwszego dnia festiwalu imienia Ryśka Lidla, zespół KRI. Powiedzieliśmy o tym, że 15 czerwca upływa termin nadsyłania zgłoszeń do przeglądu, także festiwalryśka.pl, tam szczegóły. Słyszeliście o antyfeście antyradia? Może? Gdzieś tam kątem tak, ucha? W radiu. No mówili w radiu takim jednym. Taki zespół Liszaj z Warszawy został zwycięzcą antyfestu. No i dzisiaj zagrają na Sony Sphere Festival. Fajna nagroda, myślisz, dla nowej kapeli? Myślę, że tak. No, takie świeżej, przed Iron Maiden, Motorhead, wiesz, jest. Grają Mastodon, pewnie. Fallbeat, także jest prestiż, wiesz, bo nawet jeżeli pod sceną będzie tylko 5 osób, oni w CV mogą sobie wpisać. Graliśmy przed Iron Maiden i Motorhead, prawda? Na Sony Sphere Festival. I to Antyradio ich tam posłało. Dobrze, czego życzyć tobie, Sebastian, i tobie, Tomku, bo Tomek też tutaj kątem ucha, bokiem kąta. Bokiem kąta siedzi Tomek Lebuda, menadżer Menago. Czego wam życzyć? Szczęścia, no tak, tego, żeby w tym roku jakoś udało się to wszystko zrobić z tą płytą, z tym wszystkim, żeby grały te numery w radiu i żeby było dobrze. I żeby ludzi cieszyło. Dokładnie. Żeby ludzi cieszyło. No i co? Wszystkiego dobrego. W takim razie Sebastian Lidl, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I do zobaczenia na pewno na festiwalu imienia Ryśka Lidla, który w ostatni weekend miesiąca lipca.